Dzień dobry, moi drodzy, to jest czwartek, czwartunio, przedostatni dzień tego roku, tego świata, tego wszechświata, tego kosmosu, tego wszystkiego, bo jutro już będzie piątek, a po piątku już będzie weekend, a potem będzie nowe wszystko, bo będzie adwent, więc prawie po raz ostatni, bo przedostatni, sobie zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi kochani, moi milusińscy, ja naprawdę nie gadam tych słów na początek tutaj, moi drodzy, moi kochani, tak, bo tak jakoś tak trzeba, bo tak, żeby było, nie, ja naprawdę was lubię w ogóle, no nie znam was w większości, ale przecież skoro mnie tutaj oglądacie i skoro jesteśmy razem, no to chyba jesteście fajni, nie, więc ja was po prostu lubię, więc tak wam mówię, że was lubię, a wy mam nadzieję, że jakoś dobrze odbieracie. No, to tak powiedziałem, co wiedziałem. Kochani, cytacik na dzisiaj, który będzie, kurczę, takim cytatem mocnym, takim, no, w ogóle takim wiekopomnym i starożytnym i w ogóle, ale to po prostu, posłuchajcie. Armia owiec prowadzona przez lwa jest lepsza niż armia lwów prowadzona przez owce. Moi drodzy, to zdanie niejakiego pana Aleksandra Wielkiego, wielkiego wojownika, dowódcy i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że kiedy się temu zdaniu przyjrzeć tak uważnie, to oczywiście znajdzie się na pewno zaraz 1000 różnych malkondentów i 1000 różnych racjonalizatorów, którzy stwierdzą, o nie, nie, to zdanie nie jest takie prawdziwe. Lepiej mieć naprawdę te wszystkie lwy, nawet jeżeli dowódca jest słaby, to te lwy wygrają, bo mają sobie siłę i tak dalej, i tak dalej. Kochani, oczywiście do każdego zdania, jak chcemy, to można je przeczytać tak, jak nie chcemy i tak, żeby wyciągnąć z niego jakieś głupoty. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy na to zdanie, które uważam jest naprawdę bardzo mądrym zdaniem, szczególnie w wersji duchowej, spojrzeli tak jak zawsze na pewien określony sposób. Otóż, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli wodzem jakiejś armii jest lew, a kiedy chrześcijanin myśli lew, to myśli Pan Jezus, to jeśli wodzem jakiejś armii jest lew, to w tej armii mogą być po prostu najgłupsze, najgrubsze, najbardziej infantylne, tchórzliwe i w ogóle nieudane owce świata, ale jeżeli prowadzi je lew, no to jest po robocie, bo ten lew po prostu wszystko wygra. I tam może być armia absolutnych, po prostu beznadziejnych owiec. Natomiast nawet gdybyśmy mieli same lwy, czyli po prostu samych ludzi fantastycznych, cudownych, mocnych, silnych, przekonanych o swojej sile i tak dalej, ale nie prowadziłby ich lew, No to w ogóle do chrzanu. To w ogóle nic z tego nie będzie, dlatego że bez Pana Jezusa nic się nie da zrobić. Kochani, dlaczego wam to mówię? Dlatego, żebyście sobie dzisiaj zadali proste pytanie. Kto jest wodzem tego wszystkiego, co jest w tobie? I oczywiście można zadać sobie pytanie, ale czy ja tam mam lwy, czy mam owce, czy ja tam mam takie rzeczy odważne, czy mam dary dobre, duchowe, wielkie zdolności, cnoty, fantastyczne charyzmaty, czy mam stado lwów, czy też mam po prostu beznadzieje, słabości, tchórzostwa, takie delikatności i co ja z tym mogę? Uwaga! Nie to jest najważniejsze, co masz w sobie. Najważniejsze jest, kto w tobie rządzi, kto w tobie przewodzi. Jeżeli w tobie przewodzi Pan Jezus, czyli lew, czyli Jemu będziesz dawać stery swojego życia, Jego będziesz słuchać, tak jak dowódcy się słucha. Czyli co będzie mówił, to będziesz robić. Co będzie mówił, to jest złe, tego nie robimy, tego nie będziesz robić. Gdzie będzie mówił, to jest dobre, to robimy, będziesz to robić, kiedy będziesz tym dowódcą, bo to jest taki trochę dziwny dowódca, bo on mówi o swoich podwładnych, że to nie są jego podwładni, tylko przyjaciele. Czyli jeżeli będziesz z jego dowódcą, w sensie ze swoim dowódcą w przyjacielskich relacjach, czyli będziecie się po prostu strasznie kochać i będziecie blisko, człowieniu, to wszystko możesz zrobić w życiu, absolutnie wszystko możesz zrobić, bo z takim dowódcą wszystko się da. I kochani, nie chodzi o to, żeby tam nie mieć sobie lwów. Fajnie w ogóle, żeby mieć sobie lwy. Jeżeli gdzieś jesteś w stanie sobie zbudować lwa i przejść z owcy do lwa, w ogóle super. Ale to nie szkodzi, nawet jeżeli będziesz miał same owce, tylko jeżeli te owce będą słuchały głosu swojego wodza, wszystko będzie dobrze. W takim sensie on to poprowadzi do zwycięstwa. I może być strachliwie, i owce pewnie będą się bały w ogóle po drodze, że jak to one przecież nie wygrają, bo one są takie słabe. Ale jeśli lew jest dowódcą, to ta armia jest nie do pokonania. Więc proste dzisiaj pytanie. Kto jest dowódcą w tobie? Kto jest tym, który cię prowadzi? Kto jest twoim liderem? Kto jest twoim generałem? Po prostu, no to musi być Pan Jezus. Bo jak go nie ma, to lipa jedna wielka. I chociaż miałbyś same lwy, nic nie poradzisz. Więc idźcie za jedynym dowódcą. Jakoś tak dzisiaj nawet było tak bardziej pobudzone to wszystko. Jakoś mnie Aleksander Wielki tak tutaj do wielkości poruszył. Miejmy nadzieję, chyba że to było zwykłe nakręcenie emocjonalne, które nie ma żadnego znaczenia, bo nakręcenia emocjonalne nie mają żadnego znaczenia.
ale może tak nie było. To tyle. Kochani, jutro ostatni odcinek 6 rano w tym tygodniu i w ogóle w tym roku. W sensie liturgicznym, a to jest jedyny rok, który nas interesuje. Ostatnie spotkanie, w ogóle wyjątkowe, chyba będzie 200, kurczę. Więc superowo. Jutro widzimy się oczywiście z Biblią, tak jak zawsze. Do zobaczenia, ściskam, błogosławię, pozdrawiam, z Bogiem, pa!